102 lata temu nad Europą zawisło widmo bolszewizmu. Ze wschodu nadciągała czerwona nawałnica. Miała wyzwolić masy pracujące, ale niosła niewolę. Miała dać dobrobyt, ale niosła głód. Miała zacząć nowe życie, ale niosła śmierć. 102 lata temu dzisiejszy znany nam świat miał być zdruzgotany. Ocalila go Bitwa Warszawska. W latach 1914-1918 przez Europę przetacza się wielka wojna. Dwa potężne bloki państw rzucają przeciwko sobie setki tysięcy żołnierzy. Wielowymiarowy kryzys spowodowany wojną w największym stopniu dotyka państwo carów, które okazało się kolosem na glinianych nogach. W marcu 1917 roku carat upada. W kwietniu Niemcy, zainteresowani dalszym destabilizowaniem sytuacji we wrogiej Rosji, wysyłają do Petersburga Lenina, przywódcę najbardziej agresywnego stronnictwa, komunistów skupionych w partii bolszewickiej. W listopadzie bolszewicy wzniecają rewolucję i przejmują władzę w kraju. Po rozbiciu rosyjskiej Białej Armii na początku 1920 roku rzucają niemal wszystkie siły na Polskę. Rozpoczyna się wielka czerwona ofensywa. Natarcie nieprzyjaciela zmusza Polaków do cofania się na całym froncie aż po przedpole Warszawy. Pochodowi Armii Czerwonej towarzyszą gwałty, mordy i grabieże. Decydująca o losach Europy bitwa rozgrywa się pod Warszawą. Zwycięstwo strony polskiej w starciu radykalnie zmienia losy wojny. Pozwala zachować niepodległość odradzającej się Rzeczypospolitej, a także przekreśla sowieckie plany ofensywy na Europę Zachodnią oraz ideę wywołania światowej rewolucji. Po Bitwie Warszawskiej dzieje wschodniej i zachodniej Europy potoczyły się w diametralnie odmiennych kierunkach. Zachód przez 20 lat cieszył się względnym spokojem. Wschód stał się siedliskiem tyranii. Polacy na Litwie pielęgnują pamięć o bohaterach i przywołują znaczące dla narodu polskiego wydarzenia historyczne. Związek Polaków na Litwie od lat organizuje obchody kolejnych rocznic zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, które gromadzą liczne grono Polaków. W tym roku ZPL zaprasza rodaków na piknik na 102. Spotkajmy się 15 sierpnia o godzinie 15 w miejscu urodzenia Józefa Piłsudskiego w Zulowie, by świętować 102. rocznicę polskiej wiktorii pod Warszawą.